Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Czuradowic. To jest kolejny odcinek symulatora, to znaczy z gry w Contraband Police. I dzisiaj kontynuujemy naszą ostatnią rozgrywkę w tej jakże wspaniałej grze. Już mamy chyba ponad 57% postępów w fabule. Więc no, pomału zbliżamy się w stronę końca, niż początku. Rozdział 5 pandemia, ja nagrywam to po przerwie około ponad 4 tygodni, może i 5. Dlatego też dzisiaj nie ma kamerki, bo nie za bardzo jestem przygotowany. Trochę się w tej grze pozmieniało na pewno menu przy logowaniu się do gry. Ale bez przedłużania przejdźmy, bo pewnie wy już, drodzy Państwo, tą informację dostaliście. No i niestety z komputera nie korzystam. No nie mam ze sobą w pracy, niestety. Na czym my skończyliśmy? List przewozowy. Ważny list. Karta pojazdu. Obowiązek posiadania ważnej karty szczepień. Tylko osoby zaszczepione i muszą być co najmniej 2 tygodnie. I pojazd zielony i może nie mieć żadnego lusterka. Dobrze. Dzień dobry, zapraszam. Przejdę 60. Witam. O, ten zielony nie jest, całe szczęście. Kareta wstępu. Nie trzeba, nie zapomnę, wystarczy sprawdzić. Ale już widzimy tutaj niezgodności. Gdyby mamy 3 maja 1981. No właśnie, Micros 26D. Trzeba sobie sprawdzić. Zgadza się. BVW 3626 IC. Zgadza się. A za maksymalna też się zgadza, panie. Czyli sprawdzimy sobie tylko. A. Zapomniałem jeszcze latareczką. Sprawdzimy sobie tylko stan techniczny pana samochodu. To wszystko zgadza. Jest w porządeczku. Witam. Tutaj też jest w porządeczku. No cóż. Pięknie miło było. A zdjęcie? A zdjęcie jest. Do widzenia. Ataju, siem rachowy. A w sumie nie sprawdziłem szczepienia. Gościowi. A dobra. No takiej przerwie musicie mi niestety wybaczyć. Ten mod. O, myślę, regulacje wjazdowe. I nawet, a imię i nazwisko? No, w dowodzie rejestracyjnym widzicie? Dużo się nie dopatrzyłem. I tam. Dobra, Zagiry 23. Zagiry 23. A ja prebuję ilio predom
Madro, Winiećko, Ada, Selu. Czy ja mam coś na sprzedaż? No może i coś mam. Na pierwsze, ale to by może panu sprzedać. Chce pan? O, proszę bardzo. 25 paczki kawy, a dawaj pan. Może się przyda. Trzy krowy? Panie, gdzie jest reszta krów? Ja na razie tu widzę tylko jedną. I to nie pasuje. Ktoś pan jakieś dziwne krowy przewozi. Miały być trzy, a jest jedna. Manisałe. 4, 2, 4. A, tu jest w porządku. Na te ważności się nie zgadza, panie. Mades. A. Imię i nazwisko też się nie zgadza. Szczepienie się zgadza akurat. To też się zgadza, to się zgadza, powód handel. No dobrze, panie, ale pan nie wiecie. Jeszcze sprawdzimy, czy samochodu pan nie ukradł. 7, 6, 9, 7, 1K. No nie jest kradziony. Lusterka masz pan 2. Ochrowa jest pan 1. Nie ma nic. Lis przewozowy masz pan błędny, wiesz pan? Jeszcze sprawdzimy oponki, czy na pewno wszystko jest w porządku. W porządku, zderzaczki pan masz. Bo oponki nie są wybite, szyby też widzę, że są w porządku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Co za dzień? Żółty pan był, a nie zielony, tak. Spokojnie. Trzy, siedem, osiem, zero. I ten... O, to było wszystko w porządku. A ja pozmyślał, eto nu pandemik kaniac. Lusko mnie na szewe partii madro andinia, a da was sima presaja. Jemel... Jan? Madejkow. Zgadza się. Teraz dług. Trzeba sprawdzić te pojazdy. A, zgadza się. 3780, zgadza się. FF. P3831JF, zgadza się. Jeszcze. Wszystko się zgadza, pięknie. Jest w porządku. A to nie jest w porządku. Jak to zadać? Numer paszportu, nie? O. Właśnie. A ta ważność jeszcze by się zglądała, ale ten numer? Ktoś panu się pomylił. Jamelian Madejkow. To się zgadza. Jamelian Madejkow. To się zgadza. A regulacje wjazdowe się nie zgadzają. Jamelian Madej. O, imię i nazwisko też się nie zgadza. I cztery razy pan wjedziesz? Aż, zaraz zobaczymy, czy są cztery razy. Poprzedni chciał wjeść kończę mniej. Aha. Pan masz trzy razy. Ile pan masz lusterek? No właśnie. Do widzenia panu. Kto się robiło? A no tak chce. Ja wcale nie ma takiej potrzeby, wiesz pan? Wcale, a wcale. Właśnie. No to łomię trzeba, no to łapę.
O, pieniądze. Pieniądze. Ile pan płacisz? 660? No, kończyje ci pan. Do widzenia. Do widzenia. Szybko, szybko, szybko. Czasu nie masz. Czasu nie ma. Kolejny jedzie. No, to jak ja kocham te biznesy. Aj, Marysiu. Eto budu problema. Nie. Serio? A to żeśmy stracili, ale tamten do... A, tylko 140, nieźle. Amir Damdin. Amir Damdin. Numery się zgadzają, daty ważności się zgadzają, powód prawda. Marzo. Kwiecień. Amir Damdin. No jeszcze panie, tylko sprawdzimy tego Azama 72, nie? A, zgadza się. Klikam D3077EL. Pan wszystko masz, lusterka pan masz. Tu pan wieziesz, nic pan nie wieziesz. Zderzaczki w porządku. Nie no, panie. Zdjęcie? Nie no, panie. No, a pan tu handel narobi? A kawy pan nie chce? A, kanister alkoholu. Trzeba potem pójść do samochodu, to schować. Na drogie, na drogie. No dobra, daj pan dwie te ziemniaki. Dziękuję. Wie pan praca, a nie na handel? Jeszcze sprawdzimy masę. A nam. Do widzenia. Rado tu ksaju, Amanu. Ać obaczysta. Niech pan chwilę poczeka, dobrze? A, tylko powiem. O, panie, był na tego tu trochę. O, dobrze. Kiedyś to zawieziemy. A więźniów ilu? Właśnie, bo już zapomniałem to skontrolować. Ilu mamy tu więźniów? Ale tu, karabineria. I tam. A, to nikogo nie ma. Dobra. Pan tu posprząta. Zamknę panu drzwi. Nie otwieraj! Po co? To przeciąg się robi. 1290. Już nikogo nie ma? A, panie, pan wiesz, no, łączę. To bym zarobił. Tutaj tylko trzy. No dobra, masz. Masz pan. Raz. Raz. Proszę ich do prania po 10. Dawaj pan i ten papier do dupy też se wezmę. Ej, dokumenty też pan daj, nie? Proszać eti hurka. Menosista estio wartnej spatlaczna. My nie znajać eti trzas a na żywatku. A ja madro nie... Dobrze. Mitow. A nie, Varilla 4x4. O, tu był. 4x4. O, zgadza się. Orest Smithow, Orest Smith. No, coś pan czuje, że pan nie pojedzie. Do ciężko chorej siostry? No właśnie. No niestety, panie. Niestety. To mi się wydaje, że jest źle, nie? Właśnie, regulacje wjazdowe. Ty, a waga pojazdu?
1290. Tam by się zgadzało. Ruch 7093, ja. To też by się zgadzało. Masz pan wybitą jedną żaróweczkę. Wybitą jedną żaróweczkę. Przebite dwie opony. Raczej z tyłu pan masz. Przodu też masz. Dobrze, tak sobie tu widzę świecę. Świecę na pana latarką, nic pana nie widzę, żeby pan tu miał jakieś dziwne rzeczy. No dobrze. Wydaje się, że wszystko jest w jak największym porządku. A, jeszcze zdjęcie było złe. No dobrze, no ale to jeszcze spać na razie nie będziemy szli. Narzędzia moje. I to pod nim możemy zobaczyć. Łom, siekiera, siekiera, nóż. Tylko jeden nóż i jeden łom, a nie, to chyba w tej szafie coś było, nie? Jeszcze. No, tu mam jeszcze skalpel. Nóż taktyczny, skalpel. A sobie to tego możemy zrobić, nie? Tu sobie mamy amunicję. Tu mamy widły. Może... Raz rurka działa jak łom. Na widły inaczej i szpadel inaczej. Okej. Okay. To by było tak. Czyli czego mamy najmniej? Widły, szpadle jeszcze mamy. Na razie jest w porządku. Siekiery w sumie mamy najmniej. No dobra, znaczy na razie. Więźniów. A tu już się ciemno zaczęło robić. No dobra. Jeszcze zdążymy. Zdążymy na szybko. Podskoczyć. No właśnie, i teraz przy wejściu można klawiszem G odpalić silnik. I... Jeszcze miało być coś takiego, właśnie, długość dnia 35 minut. Typ celowania, przełącz, przetrzymy. Władzenie ruchu, bojanie kamery. Porównanie dokumentu. No to by w sumie można było wyłączyć. 35, 25, 35 albo 45, a 10 minut też bym chciał ten dzień wydłużyć. No nie wiem. Aż tyle. A dobra. Dajmy, będą dłuższe trochę odcinki, nie? Zapisały się? Tak, zapisały się. No dobra, panie. Ja sobie muszę mapkę zobaczyć. To się jechało na bazę policji, tak? Tak. Dobra, musimy się włączyć do ruchu. Musimy się włączyć do ruchu i pojechać na bazę policji. Jakoś tych innych samochodów nie kupuję, bo to trochę bez sensu według mnie. Ten jak jest ulepszony, to nawet w miarę dobrze jedzie. No. Jesteśmy przy bazie policji. Ej, no panie, no jeszcze lajta. Z przesady. Mam tą snajperkę, czy ja nie mam tej snajperki? Bo ja chyba kiedyś kupiłem. Mi się coś wydaje. Muszę sprawdzić.
Dzień dobry. Witajcie, waryżu komandiru. Witam. Wać was idu? Powarz na robotca. 390. Żeby nie to, że mi zabrali, to było o wiele lepiej. Dobra. Wracamy na bazę, nie? Zabiłeś policjant, bijcie. Co? Serio? Ile mnie to cofnęło? Dajcie waryżu komandieru. Ile mnie to czasu cofnęło? Miałem już to poukładane tutaj w tym naszym magazynku, czy nie? Myślę, że to tak to można. No, oczywiście, że nie. Dobra. Robimy jeszcze raz, nie? Nóż. Łam, gaz, rurka. Widły, łopata. Pata, magazynek. Pistolet maszynowy, pistolet. Ja nie, snajperki, ale miałem sobie kupić. No cóż, jeszcze raz trzeba się wybrać, nie? Super. Dajcie waryżu komandiru. Chociaż jeszcze jazd. No ja w ogóle żadnej szyby nie mam, już super. Jedziemy. Może znowuż będą stali, to tym razem jak się będziemy wracać, to ich tak ładnie wyjaśnimy. Ujejku. Nie, to nie było panie specjalnie. No ja cię nie umiem na klawiaturze, kończę poruszać się tymi pojazdami. No już po tym przyjdę. Spokojnie, przyjdę. Jakieś dziwne ścinki się zaczęły robić. Jak to w ogóle na tej transmisji? No, no chyba w miarę płynnie, nie? Czy transmisji? Nie jest transmisja. Dziękujemy. Jedziemy. Po tym damy pojazd do naprawy. Gdzie oni byli? Muszę sobie na mapie zobaczyć, a tam na tym zakręcie. Nie, ty jesteś Franc do jednego. Ej, panie, proszę mi nie pchać mojego samochodu, nie? To jest już szczyt szczytów, nie? No dobra. I jedziemy z powrotem i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek.
I zobaczymy się już w Morycze w kolejnym. Jak ja tak będę jeździł, to mi się chyba już nigdy nie zobaczy. Tylko gra, pamiętajcie. Tylko gra. Tutaj można. No nie. Dobra. Naprawiamy. No też mam taką nadzieję. A, jeszcze zanim tym, to pójdziemy zobaczyć jedną rzecz. A mianowicie... Ej, nie to. To jest mój komputerek. Hacienda? Magazyn jest w porządku, więzienie też. No to chatę sobie ulepszę. A kolejną już mnie nie stać. Mam to z pistoletu na maszynowego na karabin, a oni są wszyscy na pistolet maszynowy. A sierżant z Mirnów jest tylko od tego, aby... Dobra. Idziemy spać teraz. Mamy ładną chatkę. Możemy spać. No tylko właśnie jeszcze podatki, nie? Trzeba... O, ale ładnie. Pięknie. Nawet wentylatorek mamy. No dobrze, dzień się skończył. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.